Nasze początki to pracownia stolarska Cztery Deski, w której zajmowaliśmy się produkcją mebli na zamówienie. W 2014 dość mocno zmieniliśmy kierunek, zdecydowaliśmy się pracować tylko z drewnem. Stworzyliśmy na próbę jakiś pierwszy program warsztatów. Pomyśleliśmy, że to jest świetna okazja, żeby uświadomić osobom niezwiązanym ze stolarstwem, jak czasochłonnym i wymagającym jakby dużej precyzji procesem jest wytwarzanie mebli. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski, z Wrocławia, Szczecina, Poznania, Krakowa, Trójmiasta, jakby totalne szaleństwo. Inspiracją do stworzenia szkoły było międzynarodowe środowisko rzemieślników, którzy zajmują się wytwarzaniem mebli, ale też nauką i jakimś takim szerzeniem tych umiejętności tradycyjnych, rzemieślniczych umiejętności, które można uznać za już ginące. To, co jest dla nas ważne, pokazać ludziom, że takie tradycyjne rzemieślnicze techniki doskonale sprawdzają się we współczesnym designie. Te meble, które powstają w naszej szkole, są wykonywane przez naszych uczniów. Na ogół właśnie cechuje taka prostota, a ich piękno wynika z tego, że wykonując je zastosowano wiele skomplikowanych połączeń, które można wykonać tylko za pomocą dłuta, piły ręcznej. Także powierzchnia jest idealnie wykończona, bo użyto struga, a nie szlifierki do tego, żeby nadać temu drewnu i tą równą powierzchnię, ale też aksamitną gładkość, tak, bo taki efekt daje struganie. To, co możemy pokazać, to pokazać możemy to, że ta technika tradycyjna to jest tak naprawdę przyjemność, że praca w ciszy, bez kurzu jest naprawdę relaksująca. To, co najtrudniej jest ludzi nauczyć, to cierpliwość. To, co uczymy, to tak naprawdę pokazując jakieś proste techniki, próbujemy póki co zarazić wszystkich takim romantyzmem tej pracy. W jednej z pierwszych naszych pracowni na Podskarbińskiej jeszcze zebrało się przez przypadek kilkadziesiąt takich młodych pracowni, które robiły coś własnoręcznie. Mieliśmy okazję podglądać siebie nawzajem, inspirować się trochę wzajemnie, patrzeć na czym to rzemiosło faktycznie polega, bez względu na dziedzinę, którą się ktoś zajmował, bo prawdziwe rzemiosło to jest proces tworzenia, a nie efekt, który osiągamy. To, jakimi metodami dochodzimy do celu, to jest ważniejsze niż sam cel jako taki.